Loża radiowa w Radiu Opole. Kolejnym gościem Loży Radiowej jest dziś poseł Witold Zembaczyński, Nowoczesna. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Wiele wskazuje na to, że jutro zostanie powołana komisja śledcza w sprawie Amber Gold. Z tego co wiemy, pan ma szansę dostać się do tej komisji. To już jest pewne, czy jeszcze nie? W tej chwili Nowoczesna opiera się na promesie ze strony PiS-u, że zgodnie z ustawą to miejsce w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold nam przysługuje. Artykuł drugi tej ustawy mówi wprost, że wszystkie kluby zasiadające w parlamencie, które mają swoich reprezentantów w prezydium Sejmu, zasługują na reprezentację. I to była taka dziwna, mało demokratyczna zagrywka od początku ze strony PiS-u, chęć wykluczenia Nowoczesnej z tego udziału. Ja jestem kandydatem partii, kandydatem klubu do pracy w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i rzeczywiście we wtorek mamy do czynienia z pracą nad tym projektem uchwały w Komisji Ustawodawczej, potem drugie czytanie na Sejmie, gdzie będę wygłaszał stanowisko klubu i apelował, żeby dotrzymali słowa i wszystko, żeby się zakończyło wieczorem na głosowaniu powołaniem komisji na razie jako takiej. Kolejny etap to jest uchwała o składzie osobowym. Gdzie wyobrażam to sobie tak, w tej chwili druk zakłada, że ta komisja będzie 9-osobowa. Ja chcę zgłosić poprawkę, żeby była 11-osobowa, bo widziałbym w tej komisji również PSL, który jest w Sejmie, nie ma reprezentacji w prezydium, ale uważam, że wszyscy wyborcy powinni mieć swoich reprezentantów w tej komisji, bo to jest pierwsza komisja śledcza, która tyczy się szkody obywateli. Tu ludzie stracili swoje oszczędności życia, w tej chwili wszystkie komisje śledcze, od Rywina poprzez te wszystkie tragiczne, tyczyły się... Oglenowska albo, po drodze tak, także. Tak, kręgu władzy, bądź pojedynczych osób, jak w wypadku śmierci Barbary Blidy czy Olewnika. A tutaj pierwsza taka komisja, gdzie naprawdę obywatele czekają, jaki będzie tego finał. To jest niezmiernie istotne, że to obywatele, którzy stracili dorobek swojego życia... 4 lata już czekają. Mogą skorzystać na pracach tej komisji. Mogą, mówię dlatego, bo jeżeli ona się jakby tak przeistoczy w taki forum wyłącznie sporu politycznego na osi Platforma PiS, no to wtedy nic z tej komisji nie będzie. Ale ja będę dbał o to, żeby tam była rzetelna praca na rzecz... odpowiedzi, dlaczego tak się stało, że ludzie stracili swoje pieniądze. Będę pytał Donalda Tuska, jeżeli zostanie wezwany przed tą komisję, czy posiadając tą wiedzę o nieprawidłowościach w Amber Gold, świadomie nie informował opinii publicznej o tym, dlaczego tak się stało, że można było już zapobiec kolejnym wpłatom, a jednak rząd tego nie robił. No wiele jest znaków zapytania. Ten polityczny kontekst jest chyba nieunikniony, bo mówi pan też o byłym premierze. No trochę to będzie jak sąd nad Platformą wyglądało. Znaczy ja jestem przekonany, że intencje powołania tej komisji są dwojakie. Pierwsza z nich to jest chęć takiej krucjaty przeciwko instytucjom trzeciej RP. Czyli PiS mówi tak, po to upolityczniliśmy prokuraturę, ponieważ tamta prokuratura niezależna od polityków była mało skuteczna. Po to chcemy zrobić teraz reformę w ramach sądów powszechnych, bo uważamy, że sądy wtedy się nie sprawdziły. I to jest ta jedna część. A druga, no to oczywiście ukrzyżowanie Donalda Tuska, nie tylko Donalda Tuska, bo tutaj podejrzewam, że przed komisję będą wzywani inni prominentni politycy, jak Wincent Rostowski, ale również sprawa tutaj... No ci związani z nadzorem finansowym, tak, szeroko pojętym. Oczywiście, ale nie tylko, bo również obecny minister Gowin jest tutaj w kręgu zainteresowania, który też pełni funkcję ministra sprawiedliwości w owym czasie, więc no, będzie bardzo ciekawie. Dlaczego tak się stało, że dopiero po 4 latach dochodzi do wyjaśnienia tej sprawy, a nie wcześniej? Były próby powołania w poprzedniej kadencji tej komisji śledczej. W czasie debaty, gdzie przez 8 godzin zadawano pytania, były wystąpienia po kolei wszystkich, łącznie z prokuratorem Seremetem, oczywiście premierem. No, większość sejmowa głosami Platformy i PSL-u uniemożliwiła powołanie tej komisji. I można teraz stawiać pytanie, dlaczego akurat tą komisję wybrał PiS do powołania jako pierwszą komisję do spraw Amber Gold.
Ja sądzę, że jednak chęć pomocy poszkodowanym jest tutaj drugoplanowa. Przede wszystkim liczy się to, co mówicie panowie, czyli ten, w tej chwili tak, no chleb już trafił do społeczeństwa, a teraz potrzeba igrzysk, chleb mam na myśli 500+, no i nie będzie lepszych igrzysk niż właśnie przesłuchania Donalda Tuska przed kamerami, niż obrady tej komisji, które będą punktować to państwo z czasów Platformy Obywatelskiej. Czyli co, może dojść do takiej sytuacji, że część członków komisji śledczej będzie broniła Tuska, niezależnie od argumentów, a jedni będą go atakować. To znaczy, ja na pewno jestem przekonany, że arytmetyka w komisji nie uniemożliwia jak gdyby jakichś wybitnych chęci zablokowania na przykład przez samych zainteresowanych, czyli przez Platformę, bo oni będą mieli jednego, maksymalnie dwóch reprezentantów. PiS będzie miał 4-5, więc... Ale pewnie PO będzie szukać się sprzymierzeńców. Ja jestem z Nowoczesnej i mam ten atut, że nie odpowiadam za aferę Amber Gold, tak jak Platforma. Mało tego, ja jako reprezentant Nowoczesnej mówię wprost. Drodzy Państwo, my wiemy, jak to Państwo lepiej zorganizować. My byśmy do tego nie doprowadzili. Wiemy, jak zaradzić powstawaniu takich piramid finansowych i moja praca w Amber Gold to będzie rozliczenie tych nieprawidłowości funkcjonowania tego państwa. Twardo będę przesłuchiwał tych wszystkich, którzy odpowiadają za tą aferę po to, żeby społeczeństwo ma prawo wiedzieć, dlaczego oni wtedy nie reagowali, dlaczego tak było, gdzie są te pieniądze i przede wszystkim chcę wypracować rozwiązania na przyszłość. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Proszę Państwa, no wracamy do wątku, czego się można spodziewać po komisji Amber Gold. No przede wszystkim wypracowania takich rozwiązań na przyszłość, które uniemożliwią powstawanie nowych piramid, lepszy nadzór nad parabankami i przede wszystkim trzeba cały czas mówić o Amber Gold w kontekście skoków. Amber Gold to strata 850 milionów, afera skok, która zaś jest łączona z PiS-em, to w tej chwili 5,5 miliarda złotych wypłacone z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli z kieszeni podatnika. Więc no, okazuje się, że jedna była władza i obecna ma troszkę za uszami i my jako opozycja, jako Nowoczesna będziemy o tym bardzo dużo mówić. No cóż, panie pośle, wydaje mi się, że tutaj wspólnego języka z Prawem i Sprawiedliwością nie znajdziecie, jeśli chodzi o skoki. Dobrze, panie redaktorze, ale jestem współautorem wniosku o powołanie Komisji Śledczej do spraw skoków. Udało mi się zebrać 46 podpisów posłów, gdzie Nowoczesna ma 30 członków klubu, więc jeszcze 16 namówiłem. Zostało to złożone, jest w tej chwili na stronach Sejmu, ten druk oczekuje na wprowadzenie pod obrady i też chcemy powołania tej komisji, nie po to, żeby zostawić sprawę skoków niewyjaśnioną, tylko po to właśnie, żeby uniemożliwić działanie takich instytucji finansowych, które prowadzą działalność parabankową, a jednocześnie narażają Polaków na straty. Głównym moim takim pytaniem z czasów Amber Gold oczywiście jest to, jak to jest możliwe, że widząc tak nierynkowe obietnice zysku, czasami nawet 16%, nikt nie reagował. Właśnie, dlaczego tak było? Poza tym wejście na Amber Gold i na rynek przewozów lotniczych, no to były takie wydarzenia, które powinny być pod nadzorem służb. ABW informowało premiera w notatkach o swoich podejrzeniach, ale to nie pociągało za sobą żadnych takich namacalnych zdarzeń, które mogłyby chronić Polaków przed kolejnymi wpłatami. Panie pośle, a ma pan wiedzę, ile osób z naszego regionu ucierpiało w tej aferze? Są na Opolszczyźnie osoby poszkodowane. Mało tego, są osoby, które mają tytuł profesorski, straciły dorobek całego życia. Nie każdy chce, no nie jest to powód do dumy, nie każdy chce pochwalić się. Tym pochwalić, dlatego ja uważam, że to przed komisja śledcza nie powinna się skupiać na samych poszkodowanych, bo to robi sąd karny. Natomiast my powinniśmy, ja będę do tego dążył, żeby poszukać tych odpowiedzi w ramach funkcjonowania instytucji. I to jest dla mnie najważniejsze, prawda? Która z komisji śledczych, pana zdaniem, wyjaśniła sprawę? Mówiła o aferze Rivina. Żadna z komisji śledczych do tej pory nie wniosła aż tak istotnego wkładu w wyjaśnienie spraw, dlatego że wszystkie miały zbyt mocne podłoże polityczne. No proszę zobaczyć, na przykład komisja naciskowa, która była powoływana przez Platformę po to, żeby udowodnić naciski w sprawie aresztowania Barbary Blidy, całe funkcjonowanie aparatu państwowego za czasów PiS-u z lat 2005-2007. Czwarta RP. Tak, czwarta RP. Oni robili to tak nieudolnie, tak powierzchownie i właściwie te raporty niczego nie wnosiły i każda po kolei ta komisja śledcza, no oprócz tego, że oczywiście to jest niesamowita trampolina dla polityków, nie zapominajmy o tym, to niewiele de facto wnosi. No ja tu
tutaj mam nadzieję, że powaga tej sprawy, czyli to, że proszę zobaczyć, za tymi poszkodowanymi stoją dramaty rodzinne, ludzkie, stoją ich pełnomocnicy, jest wielki nacisk opinii publicznej. Mam nadzieję, że to zmobilizuje polityków do tego, żeby w tej komisji rzetelnie pracować. No, nie wiem, kto będzie członkiem z pozostałych klubów. Wiemy na razie, kto będzie przewodniczącym, pani poseł Wasserman. Ja bym widział w fotelu przewodniczącego kogoś bardziej charyzmatycznego, kogoś, kto byłby w stanie tą komisję prowadzić w stronę wyjaśnienia istoty problemu, a nie tylko takie bitki polityczne, do której ona się może ograniczyć. Wspomniał pan o tym, że to jest polityczna trampolina. Zrobił pan taką karierę jak Zbigniew Ziobro, który odbił się od komisji Rywina? Znaczy, dlaczego w tej komisji się znalazłem? No, Ryszard Petru, Nowoczesna, bardzo, bardzo docenili mój wkład w bieżące monitorowanie ustaw. Wszystkie bardzo destrukcyjne dla Polski zmiany, które PiS wprowadza, wymagają odwagi, wymagają zaangażowania. Ponad 50 moich wystąpień sejmowych w tych kluczowych, najtrudniejszych momentach zawsze jestem aktywny i to jest gwarancją, że ta aktywność i zaangażowanie przełoży się na pracę w komisji. Ja się bardzo cieszę, bo kiedy będą następne wybory i ktoś mnie zapyta, co ja takiego zrobiłem, bo zawsze tak się posłów rozlicza i w opozycji jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo można pisać interpelacje, zapytania, występować, że to jest mało, to ja odpowiem bardzo prosto. Ja się biłem w komisji o interes tych wszystkich poszkodowanych, o interes państwa. Oni są wśród nas, oni są również na Opolszczyźnie. Myśli pan, że będą spektakle telewizyjne takie jak wtedy? Na oglądane przez miliony Polaków? Na 100%. Proszę zobaczyć, przecież pani premier zapowiadała komisję do spraw katastrofy smoleńskiej. Mówiło się o komisji do spraw podsłuchów dziennikarzy, a jednak powstał Amber Gold. Dlaczego? Dlatego, że w wypadku podsłuchów dziennikarzy wyszłoby na to, że służby również podsłuchiwały polityków, oni by stali się ofiarami, a tu chodzi o to, żeby też zablokować powrót Donalda Tuska do Polski. Ta komisja może spowodować to, że jeżeli jej wnioski będą miażdżące dla rządu, miażdżące dla Tuska, to nie będzie miał do czego wracać. Więc to jest z napisu kluczowe. A ja w tym wszystkim mówię hola hola. No nie tylko wasza polityka, ale również interes tych wszystkich, którzy wpłacali w Amber Gold. A w loży radiowej rozmawiamy dziś z posłem Nowoczesnej Witoldem Zębaczyńskim. A w loży radiowej wracamy do rozmowy z Witoldem Zębaczyńskim, posłem Nowoczesnej. Panie pośle, w jakiej kondycji jest opozycja? Niektóre media, nawet przychylne opozycji, mówią, że opozycja udała się na wakacyjny urlop. To lemingi wypoczywają, kot zniknął zupełnie. Nawet takie oglądałem na jednym z portali zdjęcia, które pokazywają manifestację kodu 2 miesiące temu. 1000 ludzi, a teraz z 15 osób. No, to prawda. Wielki stratek 4 RP. Rozprowadził opozycję po kątach, mam na myśli prezesa Kaczyńskiego. Tak to wyglądało przez ostatnie miesiące właściwie od wyborów. Jedną ręką rząd, prezes Kaczyński karmił Polaków programem 500+, obietnicami mieszkania plus innymi przyjemnymi sprawami, a drugą tak niemiło drażnił się z opozycją ustawą o policji, o prokuraturze, o Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunałem Konstytucyjnym przede wszystkim. A wy nie mieliście innych pomysłów? No i teraz tak. I z jednej strony, jak się popatrzy na pracę Sejmu, no to co? To miało się to wszystko dziać i my mieliśmy nie odpowiadać na to? No nie. No jesteśmy zobowiązani do tego, żeby jednak kiedy rząd coś prowadza, to rolą opozycji jest odpowiadać na to. Więc no, tak to wygląda, jak kiedyś te funkcje się zamienią. No, wcześniej PiS był w tej sytuacji, że Platforma robiła co chciała i to zawsze rząd nadaje narrację. Co się stało z kodem? Nie wiem, są wakacje, to jest taki sezon, w którym niewiele się dzieje, stąd właśnie na przykład chęć natychmiastowego powołania komisji Amber Gold, bo właśnie kiedy trzeba zagospodarować okres wakacyjny. Tak, dokładnie, mało polityki, mało inicjatywy. Natomiast Nowoczesna nie siedzi cicho. Myśmy w zeszłym tygodniu zgłosili pakiet naszych ustaw gospodarczych. Chcemy uproszczenia w wielu płaszczyznach podatkowych, w kwestii składek ZUS-owskich, zatrudniania współmałżonków. Przedstawiliśmy to w Sejmie. Przedstawiliśmy też jedną ustawę, która trochę zagotowała część konserwatywną opinii publicznej. Mianowicie oczekujemy tego, że będzie prawem sankcjonowane znieważanie osób pod wpływem ich wieku, religii,
orientacji. Takie przepisy już są. No to są, ale one nie funkcjonują. W tej chwili, jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną i zostanie znieważony publicznie, tak naprawdę dochodzenie jego praw jest długie i wcale nie kończy się często sukcesem, a chcemy, żeby wszystkie osoby miały taką równą ochronę. To jest jeden z takich bardziej miękkich projektów ustawowych. Zmiany w kodeksie karnym po prostu. Natomiast te kwestie, które tyczą się przedsiębiorców, są dla nas istotne. Jesteśmy po długiej debacie odnośnie płacy minimalnej. Był to też taki moment, byliście przeciwni. Część przynajmniej posłów. Większość tak. Ja chcę, żeby Polacy więcej zarabiali. Uważam, że tutaj na polszczyźnie w ogóle ludzie zarabiają za mało. Mówię o tym od dłuższego czasu. I żeby do tego modelu doprowadzić, to trzeba przede wszystkim podnieść efektywność pracy. Trzeba przede wszystkim zadbać o to, żeby to były miejsca pracy, które nie są wyłącznie odtwórcze. I wtedy ten wzrost płac będzie postępował. Podniesienie płacy minimalnej jak najbardziej jest oczekiwane. Natomiast zaskakujący był ruch rządu, że... To proszę zobaczyć, jak to jest łatwe. Podnosi się o 200 zł, człowiek dostaje 100 kilkadziesiąt złotych do ręki, a reszta idzie w podatkach dla państwa, więc rząd nie wydaje złotówki. Wiele takich przedsiębiorstw, które funkcjonują na granicy rentowności, będzie miało z tym problem. I dlatego to z jednej strony trzeba cały czas dążyć do tego, żeby te zarobki w Polsce rosły i to jest kluczowe, istotne, tylko my mówimy, osiągniemy to innymi metodami. Jakimi? Przede wszystkim przez innowacyjne, to się cały czas przewija, inteligentne miejsca pracy. I to jest jedna rzecz, wzrost konkurencyjności polskich produktów, zmniejszenie obciążenia podatkowego dla przedsiębiorców, bo można było podnieść płacę minimalną, zmniejszając te składki, które odprowadza... Do 15%, tak jak proponował Petru niedawno. Dokładnie, mówi poprzez obniżenie podatków ze strony przedsiębiorców. Obniżenie CIT-u jest tutaj tego jednym z elementów, prawda? Więc ten klin podatkowy, czyli te koszty pracy dla pracodawcy, mógł rząd obniżyć, tylko jak ma to zrobić, kiedy nie ma pieniędzy na co innego. Na swoje obietnice te bardziej populistyczne, chociaż nie chcę tego słowa tutaj zbyt często używać. No wspomniał pan o tym, że architekt 4 RP ograł opozycję i troszkę tak to wygląda, bo nawet rzeczywistość mu sprzyja. Proszę zwrócić uwagę, no mamy Brexit. Tak. Za sobą już. Mieliśmy właściwie tuż przed chwilą próbę puczu w Turcji. No, czy w tych warunkach Unia Europejska będzie miała w ogóle czas zajmować się takimi sprawami jak Trybunał Konstytucyjny w Polsce? No, mając tak wielkie problemy wokół siebie. Te czasy są tak skomplikowane, że rzeczywiście trzeba liczyć głównie na siebie. Ja jako przedstawiciel opozycji nie liczę tak bardzo na Unię Europejską, jak na obywateli, jak na Polaków. Myślę, że tak bardzo nas wszystkich zmęczyła ta rewolucja w państwie, jaką PiS prowadzi, te fatalne zmiany, ten skok na spółki Skarbu Państwa, ta wielka taka rewolucja kadrowa, gdzie swoich zwolenników poobsadzali dosłownie wszędzie. No, czekają nas nowe zmiany. Zobaczcie, drodzy państwo, co będzie z gimnazjami. Cały czas Nowoczesna na przykład mówi, że to jest zły kierunek, likwidacja gimnazjów, dlatego że wskaźniki, wszystkie badania młodzieży wskazują na to, że odkąd gimnazja weszły w życie, to jakość kształcenia się usprawniła. Ciągle stoimy przed wielkimi znakami zapytania. W zależności, która strona polityczna mówi o reformie edukacji, jedni krytykują, drudzy zachwalają. No tak, no, już jest z gimnazjami. Ale proszę patrzeć na logistykę. Przecież młodzież będzie chodzić do tych samych budynków, tylko one się będą inaczej nazywać. No co nagle? Znaczy taka miękka reforma, bo niby ośmioklasowa podstawówka, ale trochę 4 plus 4, więc to gimnazjum czy paragimnazjum zostaje w systemie. Powiem tak, jeżeli chodzi o te reformy Anny Zalewskiej, to jak obserwuję panią minister na debatach sejmowych, to głównie mówi o wiatrakach, bo tym się zajmowała, kiedy była europosłem. A to prawda, że to był jej koniec. Tak, o odnawialnych źródłach energii, więc wydaje mi się, że ta edukacja to taki bardziej eksperyment dla pani minister. No niektórzy krytycy mówią, że z edukacją i reformami edukacji w naszym kraju to tak jak z euro, co 4 lata. Do rozmowy wracamy za kilka minut. W loży radiowej dalsza część rozmowy z posłem Nowoczesnej Witoldem i byłem polskim radnym. Panie pośle, w tym tygodniu, wiele na to wskazuje, może się rozstrzygnąć kwestia powiększenia Opola. Tak. Podróżowałem przed chwilą Ozimską, zastanawiałem się, czemu na co drugi latarni wisi flaga Opola. Czy to ma być z okazji powiększenia miasta? A rzeczywiście, dzisiaj rano także zauważyłem te flagi w Opolu. Za to wizerunek włodarzy Opola, wizerunki wiszą na płotach w Czarnowąsach. No, w Parku Nadodrzańskim też można spotkać pewne wizerunki na drzewach. Dużo tej twórczości takiej happeningowej się dzieje wokół.
Ja się cieszę, że to już koniec. To napięcie było ogromne. Spotykałem się ze stroną protestujących. Rozmawiałem z ratuszem, z panem prezydentem. Każdy miał swoje racje i wszystkie one były istotne, tylko nie spotykały się gdzieś po środku i to był podstawowy problem. A uważa pan, że jak decyzja zapadnie, to naraz te emocje ustaną? Absolutnie. I to jest właśnie dwie rzeczy, na które trzeba ludziom, mieszkańcom, ale nie tylko Opolanom, bo to już cała Polska wie o powiększeniu Opola, obiecać. Pierwsza z nich to jest to, że ma się pomysł, jak załagodzić te wszystkie niesnaski, które powstały między mieszkańcami sąsiednich sołectwa Opolem. To nie jest łatwe. Ktoś ma taki pomysł? No właśnie, ten pomysł powinien mieć inicjator rozszerzenia Opola. I druga rzecz to jest pomysł na to, w jaki sposób... Arkadiusz Wiśniewski, tak? Ja myślę, że to nie tylko jednoosobowo pan prezydent, ale to jest wyzwanie dla całego magistratu, dla wydziałów ratusza. To jest wyzwanie dla organizacji społecznych również z Opola, dla takich stowarzyszeń jak Opolnota, które ja również reprezentuję, po to, żeby budować dobre relacje na poziomie międzyludzkim. A druga rzecz to jest pomysł, co zrobić nie tylko z wpływami budżetowymi po powiększeniu miasta z podatku od nieruchomości i z PIT-u, ale również z tymi terenami, bo nagle Opole staje się rzeczywiście duże i trzeba mieć jakąś wizję, nie tylko w perspektywie jednej kadencji, ale wielu lat do przodu, w jaki sposób prowadzić zagospodarowanie miasta, w którą stronę je rozwijać, nie zapominać. Prezydent nie przekonał pana do swojej wizji? Przecież wygłaszał ją niejednokrotnie. Prezydent mnie przekonał absolutnie co do... To znaczy w ogóle my uważamy, że ekonomicznie powiększenie Opola jest uzasadnione. Było uzasadnione, jest i to jest proces, który powinien mieć miejsce, tylko kwestia jak to zgrać w czasie z tymi negatywnymi emocjami, które się narodziły. Oczywiście tu podgrzewał sprawę PiS bardzo mocno, bo to PiS wyciągał jako pierwszy ten wątek narodowościowy, mówił o mniejszości niemieckiej, prawda, że to tylko oni się bronią. I też myślę, że dlatego tak szybko ta decyzja zapadła, bo ona jest atrakcyjna dla samego PiS-u w tym kontekście, że jeżeli będzie większe Opole, to będą mniejsze wpływy mniejszości, a niestety to jest ponętne dla PiS-u takie smaczki i oni to bardzo lubią. Gdzieś pośrodku tego wszystkiego jesteśmy my, którzy tu mieszkamy na miejscu. Zawsze przy takim sporze wyrastają nowi liderzy. Wyrośli oni również po stronie protestujących. Ja myślę, że kiedy już zapadnie ta decyzja, to wtedy no naprawdę trzeba się wziąć do roboty, przedstawić w jaki sposób poukładać tą rzeczywistość na nowo, rzeczywistość dużego Opola i gmin, które będą w ten sposób zubożone. Myśli pan, że ta decyzja będzie pozytywna? Na pewno. No, dla miasta. Na pewno będzie pozytywna. Na pewno. Ja byłem na spotkaniu z ministrem Błaszczakiem, gdzie przedstawiłem też swój pogląd i Nowoczesnej na temat powiększenia Opola, gdzie mówiliśmy o tych problemach społecznych, o tym, że gminy mogą mieć w wypadku powiększenia niektóre problemy finansowe i trzeba temu zaradzić, że Opole z drugiej strony potrzebuje tego impulsu rozwojowego. Te wszystkie plusy, minusy przedstawiałem. I było widać, że tutaj minister jest przekonany i tak ten wniosek skonstruuje na Radę Ministrów, żeby Opole było powiększone. A mówił pan ministrowi, że Nowoczesna jest za powiększeniem Opola? Mówiłem wprost cały czas to, co mówię od początku, czyli popieramy pomysł powiększenia Opola, bo jest uzasadniony ekonomicznie. Mamy zastrzeżenia co do metody, sposobu i czasu prowadzenia tego powiększenia. To jest to. A przed ogłoszeniem samej decyzji wiedział pan o tym, że w jaki sposób pomysł Arkadiusza Wiśniewskiego zostanie ogłoszony? Nie rozumiem pytania, jeszcze raz? Przed ogłoszeniem samego pomysłu, o czym przeczytaliśmy w wywiadzie dla gazety Nowej Trybuny Opolskiej, wiedział pan, że prezydent nosi się z takim zamiarem? Przyznaję z ręką na sercu, było to dla mnie absolutne zaskoczenie. Ta inicjatywa prezydenta... Czyli mocno autorski pomysł. Działaliście wspólnie. Powstawała... To znaczy Opole na tak, to jest stowarzyszenie z rozwoju społeczności lokalnej, które nie ma swoich przedstawicieli w Radzie Miasta w postaci klubu radnych, absolutnie, bo jest klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. Ale jesteście kolegami. Współpracowaliśmy razem przy wyborach samorządowych i nie rozmawialiśmy o tym kontekście. Te pomysły pojawiły się, kiedy ja już byłem w parlamencie. Gościem dzisiejszej Loży Radiowej był Witold Zębaczyński. Poseł Nowoczesnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia.